Jak mieć 3 razy więcej FPS-ów w Valheim? Wczoraj na pierwszym streamie uruchomiłem Valheima, zakochałem się w grze, ale ilość klatek na sekundę mnie niezbyt zadowoliła, bo było ich całe 33 do 37. Ale po moich dzisiejszych magicznych sposobach udało mi się uzyskać od 85 do 100. Trzeba pamiętać, że podczas nagrywania, kiedy nagrywam ten film, ilość klatek jest zmniejszona przez obciążenie samego mojego komputera, więc można powiedzieć, że jest ich jeszcze więcej w momencie, kiedy nie nagrywam, bo kiedy nie nagrywam jest ich około 100-105. Okej, przejdźmy do pierwszego punktu tego poradnika. Pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, jest wejście do panelu sterowania NVD. W miejscu, gdzie jest napisane zarządzanie ustawieniami 3D, szukamy zakładki, która odpowiada za zarządzanie energią. Tryb zarządzania energii ustawiamy preferuj maksymalną wydajność. Po zatwierdzeniu zastosuj, wychodzimy z tej zakładki. Drugą rzeczą, jaką trzeba zrobić, jest wejście w Steama, znalezienie naszej gry. Wchodzimy we właściwości i frazę z opisu kopiujecie do zakładki opcji uruchamiania, która będzie preferowała tryb okna bez ram dla gry. Kleiliśmy, zamykamy. W tym momencie przechodzimy do trzeciego punktu. Zarządzaj, klikając prawą oczywiście na Valheim, przeglądaj pliki lokalne. Jesteśmy w folderze z grą. Klikamy prawym, właściwości, zgodność, wyłącz optymalizacje pełnoekranowe, uruchom ten program jako administrator, zastosuj, OK. Mamy trzeci punkt za sobą. Czwarty punkt do wykonania jest już w samej grze. Wchodzimy w ustawienia, grafika. Ja grałem wcześniej na najwyższych możliwych ustawieniach i jakość roślinności oraz światło cząsteczkowe zmieniłem na poziom średni, odległość rysowania oraz jakość cieni na minimalny. Wyłączyłem wszystkie opcje po lewej stronie, a po prawej zostawiłem tylko i wyłącznie wygładzanie krawędzi. W zakładce pozostałe jeszcze drgania kamery wyłączyłem. Nie wiem, czy to mogło mieć wpływ, ale wyłączyłem. I klikamy OK, zastosujemy, możemy uruchomić ponownie grę i się cieszyć kolejnym zaliczonym punktem. Jak już uruchomiliście ponownie grę, wchodzicie sobie w menedżer zadań, w szczegółach, w zakładce szczegóły, znajdujecie Valheim, który prawdopodobnie będzie na samym dole, klikacie prawym i ustawiacie priorytet na czasu rzeczywistego. To pozwoli Valheimowi lepiej zarządzać zasobami waszego komputera. Po tych wszystkich krokach możecie już na spokojnie wejść do gry, uruchomić ją i w tym momencie możecie cieszyć się 2- lub 3-krotnym wzrostem FPS-ów w waszej ulubionej nowej grze. Pozdrawiam, dziękuję za oglądanie, zapraszam na streamy, zapraszam na Discorda. Jeśli macie pytania, piszcie w komentarzu. Do zobaczenia w następnych poradnikach, shortach i w ogóle innych filmikach. Bajo, bajo.